Cześć, pozdrawiam Was z leśnego spaceru. Jestem, słuchajcie, w miejscu, gdzie rośnie bardzo licznie czosnaczek pospolity. Już jakiś czas temu nauczyłam się rozpoznawać go bez większego problemu. Między innymi dzięki filmowi Łukasza Oczaja, za który bardzo dziękuję. Teraz już w ogóle w wielu miejscach przykwita, ale jeszcze są resztki, tak? Takie charakterystyczne płatki, kwiatki z czterema płatkami, które nam mówią, że to rodzina kapustowatych. Słuchajcie, czosnaczek pospolity. Na początku w ogóle tylko obserwowałam ją i cieszyłam się, że umiem zidentyfikować. Później, kiedy się dowiedziałam, że jest jadalna, zaczęłam jej tak nieśmiało używać po kilka listków do kanapek. I stosunkowo, słuchajcie, niedawno wyczytałam, że ma ogromne ilości witaminy C, między innymi. A również, z tego co pamiętam, chyba żelazo, fosforu i wapnia. I że uważa się, że ona jest świetnym sposobem na regenerację, uzupełnienie witamin po zimie. I ona właśnie dokładnie tak rośnie, tak czerwiec, maj i początek kwietnia, to już jest jej taka trochę końcówka, tak? Bo najlepsze to są młodsze rośliny i takie tylko górne jej listki. Szukam takiej rośliny, no powiedzmy, że jeszcze tak, ale widziałam tutaj też takie młodsze rośliny. I słuchajcie, odkąd to wiem, to tak dużo namiętniej zbieram sobie te listki, tak? Pojedyncze, po parę listków. I jadam albo tartę z masłem, tak jako takie masło ziołowe, albo dodaję do kanapek. I wiecie, i tak sobie pomyślałam, że wiecie, czasami być może ta nazwa pospolity powinna być dla nas jakąś wskazówką, tak? To, że ona tak licznie występuje. Po prostu powinniśmy, słuchajcie, tak mi się nieco ładnie urwało. Przepraszam, że powinniśmy z nich po prostu regularnie, normalnie, codziennie korzystać, tak? Niekoniecznie jako jakieś takie, wiecie, bardzo skomplikowane, nie wiem, napary, maceraty, nalewki, tylko po prostu to zwykłe, wiecie, idziemy, zrywamy, używamy. Nie jako chwast, nie jako po prostu jakiś zielsko przydrożne, tylko cenna, dostępna dla wszystkich roślina, tak? I teraz, słuchajcie, z witaminy C. Witamina C, no, gdzie może być? W owocach dzikiej róży, która będzie za kilka miesięcy, w owocach aronii, która będzie za kilka miesięcy i tak dalej. A tu od 2 miesięcy naprawdę bardzo powszechnie w jakichś ogródkach, nieużytkach, lasach rośnie w ilościach hurtowych.